Co to jest? Śnieg? Śnieg pada? Pada śnieg? Twój pierwszy śnieg? Twój pierwszy śnieg, kochanie. Witajcie kochani w kolejnym vlogu. Postanowiłam dzisiaj filmować, bo robimy troszeczkę więcej rzeczy. W sensie mamy... mąż jest w domu, mamy plany. I jak widzieliście, mąż mi przygotował, to znaczy mi, nam, śniadanie. Kiedyś zdarzało się to częściej, teraz rzadziej. I rzadko też jemy wspólnie ze względu na małego. Oczywiście. A kiedyś robiliśmy sobie co niedzielę, co sobotę, także jedliśmy zawsze razem śniadanie, bo w tygodniu było to niemożliwe ze względu na naszą pracę. Ale właśnie w weekend staraliśmy się ten moment dla nas właśnie celebrować. No i mąż zrobił dzisiaj nam śniadanie, dlatego że nie ma już z nami małego, jest u babci. Z tego względu, że mamy właśnie parę spraw do załatwienia na mieście, chcemy jechać do centrum i co zrobić? A, no właśnie, mamy parę rzeczy do zrobienia, do kupienia przede wszystkim, bo ojciec mojego męża miał właśnie urodziny, wrócili niedawno z wycieczki, więc musimy kupić jakiś prezent, bo pewnie weekend do nich pojedziemy, albo oni do nas. To raz. Dwa. Wybieramy się niedługo też na parapetówkę do mojego kolegi z pracy, więc musimy kupić prezent. Coś fajnego. Zupełnie nie mam pomysłu nigdy na prezenty, ale coś musimy wymyśleć. No i jeszcze jakieś takie małe zakupy musimy zrobić właśnie na mieście, w centrum. Więc stwierdziliśmy, że będzie łatwiej, jeżeli pojedziemy po prostu sami i maluszek zostanie z babcią. Babcia oczywiście cała w skowronkach, więc wiem, że z tym nigdy nie mam problemu. Więc maluszek już dawno jest u babci. Babcia mi przysyła cały czas zdjęcia, bo ja nie wiem, czy wy też tak macie, ale mi zawsze ciężko się z nim rozstać i ja wiem, że ja muszę to robić, dlatego to robimy właśnie, żebym się już przystosowała do tego, że jak wrócę do pracy i będę musiała zanieść małego do opiekunki, to nie będzie mi tak ciężko. Już mi się chce płakać, ale myślę, że większość matek to po prostu ma, że ciężko im się rozstać ze swoim dzieckiem, z którym są przecież cały czas, właściwie 24 godziny na dobę. Ale też staram się myśleć tak racjonalnie i wiem, że to po prostu trzeba zrobić i tyle. No tą pępowinę trzeba odciąć w pewnym momencie. Ja nie mówię, że już teraz, jak jest bobaskiem, ale też dla samej siebie muszę po prostu tak robić od czasu do czasu. To bardziej, że mamy możliwość zawieźć go do babci, gdzie on jest naprawdę w dobrych rękach. Bardziej, że teściowa pracuje właśnie w takim żłobku przedszkolu, o czym wam mówiłam ostatnio. Więc ona ma nie tylko predyspozycje jako babcia, ale też takie zawodowe, żeby zajmować się takimi maluszkami profesjonalnie. Więc wiem, że jest w dobrych rękach. Dobra, co chciałam mówić, co ci wam chciałam powiedzieć. Więc to są plany na dzisiaj i dlatego też mieliśmy okazję zjeść to śniadanie. Mąż zrobił nam to śniadanie i ja mogłam troszeczkę pospać. Tak siedzieliśmy w ogóle i tak
wszyscy byliśmy, Boże, jaka cisza w domu. To jest taka kwestia luksusowa w tej chwili, właśnie cisza w domu. Wiadomo, że jest też cisza, jak on śpi, ale wtedy my też robimy inne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrobić, jak on jest wybudzony. Ale tak, no, cisza taka, wiecie, że możecie i głośno rozmawiać, czy głośno włączyć telewizor, czy no nie wiem, cokolwiek bez takiego problemu, że o, bo zaraz się wybudzi. To jest luksus w tej chwili. Ale też jest taki, jak macie tą ciszę, to tak, no już tak tęsknicie też za tym małym krasnalem. Ale dobra. Także ja się muszę ogarnąć. Widzicie, jestem w mojej super piżamce. Naprawdę uwielbiam tą piżamkę, uwielbiam te wzory. Mam nadzieję, że mój synek to po prostu jest nią patrzony. I coś bym chciałam pokazać. To jest taka maszyna do sprawienia, że nie wiem, jak to się nazywa po polsku, ale że wilgotność, że nie jest tak sucho w mieszkaniu, bo zimą, wiadomo, jak odkręca się grzejniki, to powietrze jest bardzo suche i my kupiliśmy na samym początku małemu termometr, żeby wiedzieć, jaka jest temperatura w mieszkaniu, żeby nie miała za ciepło w nocy, jak śpi. My też go bardziej tak hartujemy, bardziej taką, że tak powiem, holenderską filozofię wyznajemy względem ubierania dziecka, bo wiem, że w Polsce to się nakłada tyle tych ciuchów i tego wszystkiego. Nawet jak wychodzimy i jest zimno, to takie dosyć lekkie rzeczy, powiedziałabym, w porównaniu do tego, co w Polsce. Zakładamy mu i tak samo do spania, on śpi tylko w bodziaku. Ale właśnie chciałam mieć kontrolę nad tym, jaka jest temperatura w pokoju i na tym termometrze, pokażę Wam zresztą, a tu możecie zobaczyć, to jest ten termometr i na tym termometrze tu pokazuje temperatura, jest dosyć ciepło w tej chwili. My nawet nie grzaliśmy, ale góry grzeją i to nam idzie po rurach, jest dosyć ciepło w pokoju. I tutaj jest, jak widzicie, kwestia wilgotności, czyli jest bardzo sucho w tej chwili i tu taka buźka Wam pokazuje, że to nie jest dobrze, jest 38% tylko. I też zauważyliśmy, że przez to chyba mały gorzej śpi i gorzej oddycha. I właśnie z tego względu zainwestowaliśmy w taką rzecz, który to jest taki nakraplacz. Nie wiem naprawdę, jak to przetłumaczyć. W każdym razie ta maszynka działa, żeby tą wilgotność tutaj wprowadzić, żeby nie było tak sucho w mieszkaniu. Tu się wlewa wodę. Właśnie mąż uzupełnił i tutaj czuć takie powietrze. Więc no to nie jest tania rzecz, bo to kosztowało około 100 euro, ale stwierdziliśmy, że zainwestujemy też w lepszą, żeby mieć po prostu na dłużej. Więc myślę, że to jest bardzo ważna rzecz i warta zakupu, żeby też dziecku było lepiej się oddychało i lepiej spało. Thank you.
Hej, my już jesteśmy z powrotem. Przyjechaliśmy z zakupów, jest godzina 3:30. Straszne, nie wiem, czy tylko ja tak mam, albo my, ale zawsze jak wracamy z zakupów, to jesteśmy po prostu wykończeni, jakbyśmy byli po całym dniu pracy, albo i gorzej. A tak zazwyczaj jest. Zjedliśmy pyszny lunch również na mieście. Jest taka fajna restauracja, gdzie serwują wegańskie jedzenie i po prostu co oni tam robią. Same pyszności, naprawdę. Same pyszności. My nie jesteśmy weganami, ale bardzo lubimy tam chodzić, bo wiemy, że tam jest zawsze smaczne jedzenie. Byliśmy w TK Maxie i kupiliśmy parę rzeczy, między innymi pokażę Wam pewnie w haulu jakieś dwa termosy, bo po to w sumie poszliśmy, chcieliśmy kupić jakiś tam prezent może też, ale nie udało nam się, nic nie było po prostu ciekawego. Mąż sobie kupił słuchawki i ja kupiłam sobie taki roller do twarzy, o właśnie, taki roller do twarzy, jestem bardzo go ciekawa i kupiłam garnek, tak, kupiłam garnek. Po prostu pozbyłam się, stwierdziłam, że pozbędę się takich dwóch mniejszych, które mamy z Ikei, bo one, no nie szukujmy się jakościowo, jakoś nie są super. A tam była okazja na bardzo ładny garnuszek z Barity. W każdym razie wiem, że jest to bardzo dobra firma i wyrzuciłam te dwa małe i średnie garnuszek, żeby mieć ten jeden, bo tamte dwa po prostu były mi niepotrzebne, wystarczy mi jeden. No i przynajmniej, bo mówię, ten jest lepszy jakościowo, więc fajnie. Poza tym kupiliśmy taką książkę. Zawsze jak idziemy do TK Maxa, kupujemy książki dla dzieci na temat kosmosu. Słuchajcie, także no domyślacie się już chyba, że nasz synek to będzie musiał być fanem. Będzie musiał, tak. Będzie musiał być fanem kosmosu i wszystkich właśnie takich spraw. Planet, bo my oboje jesteśmy, w sumie mój mąż zaszczepił we mnie to takie zainteresowanie do kosmosu, do planet i długo by o tym mówić. No i dostaliśmy taką książeczkę, My First Picture Encyclopedia ze zdjęciami. Czekajcie, może Wam pokażę. Bardzo fajne, tylko no taka jest kwestia, że w TK Maxie zazwyczaj te książki są w języku angielskim, ale my ze sobą rozmawiamy po angielsku. Ja i umówiliśmy się tak, że ja do mojego dziecka będę mówić w języku polskim, mój mąż w języku holenderskim, natomiast my cały czas rozmawiamy ze sobą w języku angielskim, bo jak się poznaliśmy, to ja mieszkałam w Irlandii i minęło trochę czasu, zanim ja się tu przeprowadziłam. Myśmy się po prostu odwiedzali, lataliśmy do siebie. No i angielski, wiecie, no trudno jest przejść na inny język, kiedy przez cały czas rozmawiało się w tym jednym konkretnym. To naprawdę jest dosyć ciężka kwestia. Jeżeli byśmy się poznali, nie wiem, tutaj i ja mówiłam pewnie wtedy do niego po holendersku i on do mnie też, więc pewnie byłoby inaczej, ale tak przez cały czas rozmawialiśmy po angielsku, to po prostu nam jest ciężko przejść. Ja znam holenderski, ale po prostu nie wiem, nam jest jakoś łatwiej i automatyczniej tak jest, że rozmawiamy w języku angielskim, więc właściwie w Holandii prawie każdy mówi w języku angielskim również, więc to nie jest problem, a on nawet, mój mąż nawet woli bardziej język angielski niż jego ojczysty język. Więc tak w kwestii wytłumaczenia, dlaczego kupujemy angielskie, bo na pewno nasz synek też w języku angielskim będzie mówił, chcąc, nie chcąc, będzie nas słyszał. No chyba, że ja się później jakoś przestawię i będę mówić do niego w języku holenderskim, jeżeli to mi wyjdzie. Może jak mały pójdzie do szkoły, to nie wiem, może wtedy zobaczymy. W każdym razie książki tam dostajemy w języku angielskim, a że to są bardzo ładne takie książki. Oczywiście one są za małe, żeby w ogóle coś z książkami mieć do czynienia, ale już będziemy mieli na przyszłość dla niego. Wiem, że już mamy 3 książki? 4?
Chyba 4. Także i wszystkie na temat właśnie planet, kosmosu i takie tam astronautskie sprawy. No a ja? A ja? Co ja robię? W tej chwili... Kawusia. Nie da się inaczej. No tak jak mówię, wróciliśmy. Tak wykończeni. Są chyba jazdą tramwajem się człowiek wykańcza nawet. Albo po prostu tego głosu. Głosu w sensie hałasu. Ludzi wokół. Naprawdę, ja zawsze wracam po zakupach do domu wykończone. I mam taką czekoladkę, którą wczoraj kupiłam z Holland & Barrett. Happy Rebel. To jest czekoladka 80 chyba 1% tak kakao. Te wegańskie też czekoladki. Pewnie zauważyliście, że ja często właśnie jakieś wegańskie rzeczy jem, a to dlatego, że mam alergię na mleko krowie, gluten i jajka. Chociaż jajka zaczynam, mam bardziej intolerancję, zaczynam je mało wprowadzać do swojej diety. No ale ze słodyczami to wegańskie po prostu są dla mnie najbardziej odpowiednie. Musiałam przerwać, bo mój mąż się skradł, słuchajcie. I szedł sobie tutaj tak na paluszkach, żeby mi nie przeszkadzać i tak mi się chciało śmiać. Naprawdę. Bo raz mu zwróciłam chyba uwagę, że jak to jest, że zawsze ktoś filmuje i idę do drugiego pokoju, żeby coś sfilmować, coś zrobić, to zawsze słyszę, że nasze dziecko płacze, że to tak wygląda, jakbym ja w ogóle nie wiem, co, jakbyśmy nie wiem, co naszym dzieckiem robili. A mnie jeszcze z tym on wszedł tak do pokoju i zaczął tak na paluszkach iść, żeby mi nie przeszkadzać. Pokażę wam tą książeczkę, bo właśnie coś znalazłam. Zobaczcie, tak wygląda ta encyklopedia. I ona jest taka fajna, to chyba coś dla mnie, żeby sobie poczytać taki album, gdzie jest wszystko wyjaśnione, ale zobaczcie, co znalazłam. Tu nie. Tu nie. Tutaj. Najciemniejsze miejsce na Księżycu nazywa się Maria, czyli to jest moje imię. Tak, tak. Czyli... Przybyłam z ciemnej strony mocy naszego księżyca. Tak się śmieję. Nie no, świetne, świetne, nie wiedziałam o tym. A moja ulubiona planeta, słuchajcie, to Jowisz. Nam jest najpiękniejszą planetą, a to z tego względu, że kiedyś mój mąż ma ogromny teleskop, ogromny. I kiedyś wystawiliśmy teleskop na balkon. I pokazał mi właśnie planety. Mogliśmy oglądać w mieście. Niestety jest za dużo światła, żeby zobaczyć więcej, ale udało nam się zobaczyć właśnie Jowisza. I byłam tak pod takim wrażeniem, dzięki temu teleskopowi, to miałam wrażenie, że mogłam dosłownie wyciągnąć rękę i dotknąć tej planety, więc od tamtej pory właśnie Jowisz jest moją ulubioną planetą. Ale zobaczcie, jaki ładny jest ten album. Wszystko jest bardzo ładnie opisane, piękne zdjęcia. Mówię, ja powinnam go sobie poczytać. Pewnie zaraz tak zrobię. Bardzo fajne. Zawsze jak idziemy do TK Maxa, to wychodzimy z książką na temat właśnie kosmosu. Akurat tym razem była... I za każdym razem jest tam tylko jedna, więc mają jakieś dostawy i my zawsze je wyłapujemy. Plan na dzisiaj generalnie jest taki, ponieważ cały czas jesteśmy bez malucha, idziemy go odebrać od teściowej dopiero wieczorem. Mamy też kochaną teściową, że chce się nią zajmować. Wiem, że w Polsce to jest takie bardziej normalne, że się rodzice, dziadkowie zajmują wnuczkiem czy wnuczką, ale tutaj, jeżeli miałabym patrzeć na Holendrów, to jest bardziej tak, że chętnie się zajmą, ale tak na 2 godziny nie są w stanie oddać swojej też prywatności. Czyli to swoją prywatność stawiają bardziej, swoje własne potrzeby stawiają bardziej na
pierwsze miejsce, a dopiero potem cała reszta. Więc chętnie pomogą oczywiście, ale tak może zajmą się przez pół dnia. Ale może to też wynika z faktu, że moja teściowa się nie zajmuje, bo ona jest Polką. Nie wiem, czy Wam o tym mówiłam. Czyli tak naprawdę mój mąż jest pół Polakiem, pół Holendrem. Ale urodził się tutaj, więc jest Holendrem i też niewiele mówi po polsku. Zna jakieś słowa, jest w stanie powiedzieć kilka zdań. Rozumie też sporo, jak się mówi powoli, jakieś tam podstawowe rzeczy. Ale na tym się to kończy. Także tak, moja teściowa jest Polką i bardzo fajnie to w sumie, no jest to przypadek, że tak wyszło. Ale fajnie, bardzo fajnie i też dobrze dla naszego synka, bo ona też będzie mówiła do niego po polsku, więc to jest dla mnie ważne, żeby on znał język polski. Co ja chciałam mówić? Aha, no nasz plan na dzisiaj, bo też już chyba nie będę nakręcać nic więcej. Tak naprawdę to mieliśmy mieć w planie, tylko miało być szybkie zakupy na mieście. Mieliśmy wrócić i po prostu się relaksować. Oczywiście no dużo się zmienia w naszym życiu, tak? Dużo się zmieniło, więc kiedy my mamy taki dzień bez dziecka, to zazwyczaj robimy to, na co nie mamy normalnie czasu, czyli już widzę, mój mąż zaczął się zajmować papierami, taką papierową robotą. Ja też będę musiała się za to zabrać, ogarnąć swoje tam dokumenty i też rozliczenia niedługo będę musiała zrobić z polskim rządem, więc to jest moja działka. Będę musiała się rozliczyć z podatku. Chyba jeszcze mam czas, chyba jest to kwietnia czy maja zazwyczaj w Polsce. Więc to na razie zostawiam. Ale też będę musiała się zająć. Dobrze, że już sobie posprzątałam mieszkanie, że tym się nie muszę zajmować. Że możemy się teraz relaksować trochę. Więc ja wypijam kawę i też zajmuję się taką papierkową robotą względem papierów mojego dziecka. Bo też musimy mu zrobić dowód osobisty. Co tam jeszcze? Bo paszportu chyba na razie nie potrzebuję. Chyba raczej przez najbliższe 5 lat nigdzie do Stanów wyjeżdżać nie będziemy, tak podejrzewam. Przynajmniej nie z nim, może sami, ale z nim na pewno nie. Tak, co chciałam mówić? Aha, plan na dzisiaj. Więc pewnie zjemy. Dzisiaj mamy w planie znowu zamówić japońskie jedzenie. Nie wiem, czy koniecznie sushi, bo ja bardzo lubię sushi, mój mąż mniej, ale ja lubię tylko od czasu do czasu, więc zresztą sami Japończycy też nie jedzą sushi na co dzień. Także zobaczę też, na ile będę głodna, bo na razie to w ogóle nie mam ochoty myśleć o jedzeniu. Więc ale na pewno jakieś japońskie jedzenie sobie dzisiaj zamówimy, bo tak się umówiliśmy, że ja też mam wolne od gotowania. No akurat to już będzie trzeci dzień, bo i sobota, niedziela, no i dzisiaj wolne od gotowania. Super. Ale też mi się należy czasami, więc okej. I to chyba będzie na tyle i pewnie obejrzymy znowu jakiś film sobie i mówię, to popołudnie nam zejdzie na jakichś takich papierkowych robotach i może zrobię porządek w swojej szafie. Znaczy porządek. Potrzebuję po prostu powyciągać te rzeczy, których nie noszę. Je zawsze oddaję. Są takie tutaj pojemniki, gdzie można wrzucić swoje ubrania, których już się nie używa. I one trafiają czy do biednych ludzi, czy tam do Afryki je wysyłają. Nie wiem, ale mi one nie są potrzebne. A może nawet kończą gdzieś w Umpeksach w Polsce na przykład. Nie wiem. Ale uważam, że no, lepiej komuś oddać niż po prostu wyrzucić do śmietnika, tak? No bo to szkoda. Więc albo się tym dzisiaj zajmę, albo po prostu porobię te rzeczy na komputerze, bo jednak, no mówię, już jest prawie 16, no to ten czas zleci tak, za chwilę będziemy musieli pewnie pojechać po naszego synka.
więc chyba już tego nie zdążę zrobić. Dobra, to tyle. To widzimy się albo w następnym filmiku, albo wrzucę jeszcze jakieś małe... Małe co? Małe skrawki z wieczoru? Zobaczymy. Trzymajcie się, na razie, pa.